na gościa Radia Yard, a ze mną w studiu jest awangardowy pianista koncertowy, kompozytor i improwizator Artur Mun. Cześć, witam Cię serdecznie. Cześć, witam słuchaczy, witam serdecznie. No, koniecznie musimy zacząć od tego Muna, bo to jest Twój pseudonim artystyczny. Dlaczego akurat tak? Moon, no bo księżyc, bo kosmos, bo moje inspiracje, ale przede wszystkim dlatego, bo za granicą nie wymawiano mojego nazwiska, który jest Artur Sychowski, zawsze z tym był problem, Sajkowski, Sajczowski i kiedyś po prostu stwierdziłem, że trzeba to umiędzynarodowić, więc mu jest prosty, ale też troszeczkę zgodny z tym, co mam do przekazania właśnie o takie połączenie z kosmosem, że jesteśmy częścią wszechświata, że jesteśmy po prostu... Połączeni w jakiś sposób. Dlatego też ta kosmiczna wizja się przejawia w mojej twórczości. Okej, okay, to już troszeczkę moją ciekawość się zaspokoiłeś. Natomiast no nie wszyscy wiedzą z naszych słuchaczy, co ty tu w ogóle robisz w tym naszym Białym Stoku dzisiaj, bo koncertujesz na całym świecie, więc jak to się stało, że. Tutaj nas zaszczyciłeś swoją wizytą. Grałem w 21 krajach, no faktycznie już obleciałem pół świata e, z koncertami, może nie pół świata, no ale już w wiele krajach byłem, ale tak szczerze mówiąc, nie znam Polski. Kiedyś z rodzicami przyczepą kampingową jeździliśmy po polsce, e, ale jakby nie pamiętam tego, bo to było w bardzo młodym wieku. I teraz za założyłem sobie, że mam taki czas pracy z korzeniami, z Polską i y, y, postanowiłem właśnie doświadczyć w, Różnych regionów w Polsce i przyjechać do tych regionów z moim autorskim koncertem, właśnie koncertem w ciemności w ramach tej trasy. I zamierzam zrobić to tak, że ty podczas trasy przyjadę raz, czasem, dwa razy, ale generalnie zasadą jest to, żebym raz się zaznaczył w województwie i żebym gdzieś tam podzielił się swoją cząstką siebie, tak naprawdę, dla regionu. I, no i powiem szczerze, że no, jestem zaskoczony, jak Polska jest różnorodna i jak często podróżuję, jak widzę wielkie różnice. jak ja mam piękny kraj, nie? E, No i dlatego w, przedwczoraj grałem w Kawatina Hall, jeden z najlepszych sal w ogóle na w Europie, nie na świecie. No, Może jeden z lepszych ze świata. To było pod granicą czeską, w Bielsko-Białej. E, I wczoraj z tej Bielsko-Białej e, przyjechałem do Was. Także całą Polskę na wskroś. I doświadczam tego regionu, a od momentu wykonania koncertu w. W operze podlaskiej w mniej niż 23 godziny muszę się pojawić w Dubaju na scenie Arte i będę grać na 3000 <laughs> ludzi. A potem za 5 dni będę musiał być w New Delhi w Indiach. Także naprawdę nie zapomnę tego koncertu w Białym Stoku ze względu na właśnie ten maraton. No, mam nadzieję, że starczy ci chociaż trochę czasu, żeby kawałek tego naszego pięknego Białego Stoku zobaczyć, bo tak jak powiedziałeś, ja zwiedziłeś kawał świata, ale jest takie powiedzenie, że co zechwalicie, swego nie znacie. A nasza no, Polska właśnie. też jest piękna, bo przecież mnóstwo turystów tu przyjeżdża, ale, ale, ale. Dzisiaj grasz o 20.30 w Operze tak. i Filharmonii Podlaskiej. No i chciałam się jeszcze dopytać, cóż to właściwie jest ten koncert w ciemności? Brzmi to bardzo tajemniczo. Skąd wziął się pomysł? No i czego mogą spodziewać się osoby, które wybiorą się na to wydarzenie? Koncert Ciemności wyszedł z e, takiej wizji grania po prostu w ciemności. Artyści, znaczy ja lubiłem sobie grać w ciemności przy blasku księżyca, skąd ten moon. E, a tak, e, zawsze ta wena, ta energia wieczorna pomagała mi przy tworzeniu. I, I tak naprawdę od najmłodszych lat gdzieś tam znajomi, rodzina kładli się na podłodze pod fortepianem i doświadczenie mu Muzyki wieczorem, właśnie zamykając oczy. I zamykając oczy, y, można przeżyć muzykę w zupełnie inny sposób, bo okazuje się, że muzyka to nie jest tylko muzyka, właśnie to jest energia, to są fale i za tym idzie cała psychologia, muzykoterapia, że właśnie tą muzyką możemy niszczyć, leczyć. No i właśnie moją intencją jest przeprowadzenie, bo tak w teorii wyłączamy zmysł wzroku. I wtedy wostrzają się inne zmysły. To jest jakby podstawa tego rozumienia koncertów w ciemności. Ale ja poszedłem o krok dalej, bo jestem inicjatorem tego nurtu w Polsce i już widzę inne koncerty w ciemności. Konkurencja się czai, kopiuje opisy. Naprawdę jest to. Bardzo ciekawy proces, że y, jeżdżę i ludzie nie mają pojęcia, że, że oryginał koncertów ciemności jest mój tak naprawdę. Bo czym on się różni? On się różni pewną filozofią, bo ja ciemność traktuję y, jako forma terapii. Ja przez ciemność wyłaniam ciemność i z tej ciemności świadomie wprowadzam całą grupę na sali, właśnie w obszary bardzo ciężkiej ciemności. I z tej ciemności, jak w kopalni w. Bierzemy ten węgiel i, i, i szlifujemy ten węgiel i, i, i robimy z tego węgla diament. Więc z ciemności transformujemy to w światło. Przechodzimy z piekieł do nieba. I to jest cała, cały koncept mojego koncertu w ciemności. Zmierzamy się ze strachem i na końcu jest odwaga, są anioły i jesteśmy po prostu na statku kosmicznym w kosmosie. I to jest właśnie cała zachęta. No niestety tylko 10 biletów zostało dzisiaj, już do końca, więc ostatnie osoby mogą przyjść. Ostatni no. ale muszę przyznać, że to brzmi niezwykle mistycznie, tak jak tak. O tym opowiadasz. I wiecie to... co, w sensie ja kiedyś byłem na takim etapie, że może byłem wizjonerem, jakimś dziwnym człowiekiem, który jakiś był wariatem, ale to wariactwo się obroniło w międzyczasie. W międzyczasie się okazało, że wypełniam dwa razy ich. Harmonię pod rząd. Myślałem, że w Białymstoku też będzie ta sytuacja, dlatego 230, bo planowałem też o 18 zrobić. Wydaje mi się, że to jest kwestia też terminu wszystkich świętych. Zazwyczaj gram dwa koncerty nawet w, właśnie w Polsce po sobie, bo jest tak duże zainteresowanie tym koncertem. No tutaj jest jak taka sytuacja, no wolę zagrać jeden koncert dla pełnej sali niż dwa, powiedzmy, wolę, żeby to było w pełni. Więc dzisiaj mamy taką sytuację, że właśnie będzie cała no sala, mam nadzieję, że już ostatnie te bilety jeszcze pójdą, ale no, no takie też można powiedzieć marzenie, bo państwo tutaj macie piękną tą operę, no to jest spektakularne. Nawet wysłałem przed chwilą do Dubaju, do kuzyna króla Karola właśnie, gdzie będę grać u niego w domu, znaczy na imprezie takiej i no i właśnie też pokazałem właśnie te obiekty. To są na skalę świata, to są niesamowite obiekty i, i, i my nie, wie, nie wierzymy o tym, nie wiemy nawet, że takie rzeczy mamy. No i właśnie ta Kawatina no, właśnie opera Podlaska no coś fantastycznego i cieszę się, że tutaj jestem i mogę doświadczyć. I my się cieszymy, a też w międzyczasie wspomniałeś powiedziałeś takie słowo, że ty leczysz muzykę. No właśnie, bo mm -hmm. czytając o tobie m, różne artykuły w internecie natknęłam się na, na takie hasło, że jesteś piano healer. Hiller, uzdrowiciel. Jak to, jak to mamy rozumieć? To tak, wiecie co, to tak brzmi nie Polsko To wiecie, tak brzmi no, wzniośle, bym powiedziała. Bo, bo te koncerty w ciemności mógłbym nazwać piano meditation therapy albo mm -hmm. coś takiego, no. Ludzie nie są gotowi w pewnych e, obszarach geograficznych na pewne stwierdzenia, nie? No, nazwał to, że to jest mistyczna transformacja, e, terapia grupowa, no to jestem szarlatanem, więc nazywam to koncertem w ciemności, bo to jest koncert w ciemności, ale to jest troszeczkę performance z drugim Dnem. Ludzie, którzy przychodzą, właśnie dlatego ta reakcja koncertów w ciemności jest jednocześnie niektóre osoby świadome. Większość tych osób jest po prostu oczarowana, bo to jest coś innego, to jest, to jest niesamowite, bo to nie jest koncert. To jest po prostu terapia, to jest po prostu forma performanceu, forma przedstawienia, można powiedzieć. To jest coś więcej niż tylko jakieś zagranie. To jest wejście w trans. Ja wchodząc na koncerty w ciemności, ja nie mam planu, co ja zagram. To jest na takiej zasadzie improwizacji. Więc ja się łączę, mogę to powiedzieć świadomie, łączę się z Bogiem. Łączę się z Bogiem y, przywracam. I po początkową ideę w ogóle y, do, y, po to są artyści właśnie, bo to jest Deus Artifex. Bóg artysta, to jest o tym Jan Paweł II mówił też. E, o tym mówią e, uczenie świata właśnie łączę się z tą bo, boską mocą, z tą starą ze sferą sakrum, i w tej sferze sakrum tworzą się dźwięki. I te dźwięki wypływają, no też nawet śpiewam, czasami nie wiem co, dlatego te, te koncerty zawsze nagrywam i sobie potem słucham, co wyszło. I z tych koncertów wychodzą utwory później, które można na YouTubie zobaczyć. To tak działa. Więc to jest tak naprawdę świadome wywołanie wizji, świadome wywołanie weny i ten piano Hiller, właśnie przez to, że się łączę z salą, z miejscem, bo to też jest ważne miejsce, tak jak mówię, tutaj zaznaczam te miejsca, łączy się z tym białym stokiem, nie wiem co tu wyjdzie. Mogą być. Ciemniejsze stroje mogą być ten, no i właśnie ja leczę w taki sposób, że leczę tych ludzi. Ludzie płaczą, ludzie po prostu chusteczki wyciągają. Ja tego nie słyszę, bo jestem w swoim świecie w transie, ale wiem, że jest taka reakcja, dlatego nazwano mnie pianokillerem. I to w Chinach. E, Chińczycy i Azja, Azjaci nazywali mnie tak. I powiedzieli, że nie ma postaci na, taki, na świecie, która mianuje się pianohillerem i powinienem e, być już tak nazywany. Więc to nie był mój pomysł. To był pomysł Azjatów i to jest pomysł na stworzenie swojej postaci i nazwanie siebie na taką po prostu, tak jak Lady Gaga, nie pianohiller. <grym> No. no, muszę powiedzieć, że już zazdroszczę wszystkim tym, którzy dzisiaj będą mieli tę przyjemność Ciebie zobaczyć, Ciebie posłuchać. E, masz pomysł na kolejne projekty? Co będzie po koncertach w ciemności? No, na razie jestem na etapie kończenia. Y tych koncertów w ciemności objeżdżania Polski do lutego. Na razie, tak jak wszyscy mi doradzają, żeby jeszcze zrobić drugą nawrotkę w Polsce, bo jednak ludzie chcą powtórek. Ludzie są tak zaoferowani, że jeżdżą z miasta do miasta. Ale właśnie o to mi chodzi, żeby zaznaczać się raz głównie w jednym miejscu. Więc raczej, raczej nie będę powracał też do Białego Stoku. Raczej zatrzymam się w Polsce i zakończę tą misję. I nie będę robić innych koncertów w Polsce. Raczej zastąpię stopuje się i, i w, będę się skupiał na prawdziwej mojej wizji, którą jest podbój Chin, podbój Azji. Nie tyle podbój, co podzielenie się tą cząstką talentu w kraju, gdzie, gdzie oni kochają muzykę fortepianową, muzykę Fryderyka Chopina i potrzebują po covid wyleczenia z depresji, które... Które powstały tam. Więc to jest mój plan. Na pewno Polskę będę mieć w sercu, na pewno na pewno dumnie kiedyś przyjadę z zagranicznych wojaży może do Białego Stoku, ponownie, ale to nie będzie prędko. No powiem ci, że jestem pod wrażeniem, jak tak ciebie słucham, i jeszcze zbliżając się pomału do końca, jestem ciekawa, ile miałeś lat, kiedy zaczęła się ta miłość do szarpeanu? Cztery. No, w czasach, kiedy u nas w rodzinie jest taka, można powiedzieć, taka miłość muzyki, nie? To nie, nie, że, nie, że tam każdy chodził do szkoły muzycznej, ale no jakby rodzinnie muzykowaliśmy, tak jak pewnie tutaj u was, nie? Jest taka rodzinna atmosfera. No u nas też na Kaszubach tak jest, mamy tutaj taki związek rodzinności. No i, no i jako dziecko gdzieś tam ro, rodzina, no graliśmy kolędy, więc pierwsze moje dźwięki, ja już byłem wrażliwy od niemowlaka na, na muzykę, nie? Ale też od dziecka, mówiąc szczerze, widziałem aurę i, i, i byłem taki energetyczny, byłem organistą w kościele, zawsze wiedziałem, że jest coś ponad nami, że jest pewnego rodzaju Coś pośród nas, nas. No i że tak powiem, Bozia mnie wyznaczyła do tego, żebym gdzieś tam siał tą iskrę Bożą. No i takie mam wrażenie, że, że już mi się to powoli z sukcesem udaje robić. Nie? No. Wspaniale się ciebie słuchaj. Ja ci oczywiście tych sukcesów, no i tak już masz ich mnóstwo na swoim koncie, ale życzę Ci ich jeszcze więcej. Bardzo Ci dziękuję, że odwiedziłeś dzisiaj nasze studio i podzieliłeś się tą swoją pasją. Liczą się ludzie, nie liczy się sukces Splendor, tylko liczą się ich wrażenia. Nawet jeżeli są opinie, jakie są, czasami wręcz. Yy... Kontrowersyjne, bo jestem kontrowersyjną postacią. Zobaczycie Państwo, jak przyjdziecie, się, może powiedzieć, przebieram w króla, że właśnie odziewam się w szaty ze złota, z diamentów i tak dalej. Jak przyjdziecie, zobaczycie, to jest pewnego rodzaju kreacja, która ma na pokazaniu właśnie pewnego rodzaju przywołanie, no, jestem po prostu kontrowersyjne, nie jako postać, więc liczę się z tą reakcją. Liczę się z tą innowacją, ale cieszą mnie też listy, które dostaję, po prostu e, reakcje publiczności i płacz i wdzięczność, i liczą się po prostu dla mnie słuchacze. No i mam nadzieję, że w Białymstoku równie będzie grupa osób, która poczuje ten nurt i tą energię. Życzę Ci dzisiaj owacji na stojąco. Dziś o 20.30 w Operze i Filharmonii Podlaskiej koncert w ciemności, a moimi Państwa gościem w studiu Radia Yard był Artur Mun, pianista koncertowy, kompozytor i improwizator. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.